Jest to 12 płyta, 9 ścieżka. Jest to poranna rozmowa z Jego Boską Miłością, Śrila Prabhupadem, nagrana 24 lipca 1975 roku w Los Angeles w Kalifornii. Jayadvaita, naukowcy mówią, że materialna natura jest najwyższa, ale ponieważ nie mamy możliwości, aby przyjąć naturę jako najwyższą istotę, różne kultury dają różne idee o Bogu. Oni zrobili to w ten sposób. Grecy mają jedną ideę, Rzymianie mają inną ideę, Hindusi mają inną ideę. Dlatego my przyjęliśmy, że zamiast przyjąć naturę, że my to przyjmujemy, chociaż natura jest faktycznie najwyższa. Bóg jest realizowany jedynie przez wielbicieli. Bhaktyamam abhijanati, yavan yastha smitatva, tak? Faktycznie, Bóg jest realizowany przez oddanie. Nie ma innego sposobu. Proporcji czy jegoś rozwoju ducha oddania, ktoś realizuje Boga. I yathamam prapayante, tam stateva bhatamyaham. Proporcji do oddania jest wymagane, ale prawdziwym procesem jest oddanie. Ale jak to może być naukowo zaprezentowane? Jak my możemy przyjąć to naukowo? Nie, nie. Ci dranie naukowcy nie mogą zrozumieć Boga. Ci naprawdę zaawansowani, tak jak profesor Einstein i inni, oni uwierzą, że jest Bóg. Tam jest jakiś umysł. Ktoś rozmawiał o innym naukowcu, wielkim naukowcu. Kto rozmawiał o nim? Ten Werner von Braun? Ten naukowiec, astronom, on przyjął, że tam musi być Bóg. Bóg. Tak. Ci, którzy są prawdziwymi naukowcami, Paramahans. Śrila Prabhupada? Używając współczesne obserwacje czy wielkie teleskopy, naukowcy sfotografowali inne brahmandy. Co najmniej dla mnie to wygląda, że są inne systemy słoneczne. Tak jak oni mają słońce i planety wokół nich. Czy to znaczy, że materialne przykrycia pomiędzy różnymi brahmandami są niewidzialne? Tak. Czy to jest właściwe? Tamala Krishna, ale jedną z okryw jest Ziemia. To jest przykrycie wszechświata. Przykrycie tak dalece, jak ty możesz widzieć, to jest przykrycie. Czy one są przykrywane 8 elementami? Tak, to jest powyżej tego. Tamala Krishna, dlatego on mówi, że oni widzieli poza tym. Jak oni mogli widzieć?
To było moim pytaniem. Prabhupada mówi, jak oni mogli widzieć? Nie, oni wszyscy przyjmują te gwiazdy jako słońce. Ale to nie jest faktem. Słońce jest jedno. W każdym wszechświecie jest jedno słońce w środku. W tym wszechświecie, w środku, w takim okręgu 2 biliony. I powyżej Słońca jest Księżyc, następnie Mars, Wenus. Jak to? 1 600 000 mil powyżej. Powyżej Słońca jest Księżyc. Dlatego Księżyc jest dalej niż Słońce. Tak, dlatego ja mówię, że oni nigdy nie udali się na Księżyc. Nigdy się nie udali. Co to jest to Hridayananda Rahu na linii Kanta? Oni mówią, że oni mogą widzieć gwiazdy tryliony, miliony dalej. They say that they can see stars trillions of miles away. But they cannot go. Ale nie mogą tam się udać. That's a fact. To jest fakt. According to their według ich obliczeń, Księżyc jest najbliższy. Yeah. They cannot go there. Oni nie mogą się tam udać. Yeah. Hare Krishna. Devavrata Devan. Księżyc jest jedną z planet niebiańskich. Dopóki ktoś nie jest bardzo zaawansowany w karmakandzie, spełnianiu ofiar, nikt nie może tam się udać. Nie jest to tak łatwe. Urdham gacchanti sattvastha. Ci, którzy są bardziej w statusie dobroci, oni są promowani na wyższe planety. Nie pijąc wino i lecąc sputnikiem. To nie jest tak łatwe. Również pijąc somarasa. Mieszkańcy Księżyca, oni żyją przez 1000 lat. Tamala Krishna. 10 tysięcy ich lat. Tak, Deva. Ich lata są równe, ich rok jest równy 6 miesiącom. 6 miesięcy równy 1 dniowi. Takie 10 tysięcy lat. Paramahamsa. Śla Prabhupada. Inny obszar studiów, który Werner von Braun bierze pod uwagę, jest niezidentyfikowane obiekty latające. Teraz, poprzednio, to nie było znane naukowcom, ale niedawno on stwierdził, że kiedy wysłali rakiety w przestrzeń, oni sfilmowali obiekty, dla których nie mają objaśnień. Oni myślą, że to są samoloty z innych planet, pojazdy. Tak, jest Siddhaloka. Bez jakiegokolwiek samolotu oni mogą udawać się z jednej planety na inną. Są tak doskonali. Paramahamsa. Dlatego oni myślą, że tymi samolotami są półbogowie. Samoloty są na każdej planecie. Na każdej planecie. Ale jest planeta. Mieszkańcy tej planety mogą udawać się bez jakiegokolwiek samolotu. Siddhaloka. Radhavallabha. Naukowcy wykonali inny test.
gdzie oni myślą. Naukowcy robią testy, gdzie ich opinia jest taka, że z pewnych tam środków chemicznych życie powstaje. Dlatego oni myślą, że to może być jedynie wydarzyć się osły. Rada Walaba, to są kwasy nukleiny. Dlatego ich opinią jest, że to może jedynie wydarzyć się w atmosferze metanu. Dlatego oni zrozumieli, patrząc przez swój teleskop, że Jupiter ma metan w atmosferze. Dlatego mówią, że wkrótce Jupiter będzie miał życie. Wkrótce, nie teraz. Oni robią postęp. Większość naukowców myśli, że jedynie żywe istoty są na tej planecie, a wszystkie inne są puste. Oni tak mówią. Tak. Oni mówią, najbliższa planeta, która może mieć życie, jest oddalona o lata świetlne, 4 lata świetlne. Ale jak życie występuje w piasku? Możemy zobaczyć. Oni nie wierzą. Nie ma życia w piasku? Nie, w piasku. Znajdziesz tak wiele żyć. Wiele milionów. Jak jest życie w wodzie? Jest życie w wodzie, jest życie w ziemi, jest życie w powietrzu. Gdzie nie ma życia? Jak możesz mówić, że nie ma życia? To jest głupota, że tam nie ma życia. Oni mówią, że pył zabrany z Księżyca jest taki sam. To może być znalezione tam. Dlaczego tam nie powinno być życia? Paramahamsa, jeśli jest życie na innych planetach, to jest ich opinia. Szla Prabhupada, jeśli ci naukowcy zlądowali na planecie Rao, to znaczy, to mogło być, ale tak ktoś mówi, że jest tak wiele planet nieznanych. Oni mogli udać się gdzieś. Tak jak jest wiele części w świecie, których nigdy nie widziałeś, nawet na tej planecie. Nie możesz mówić, że widziałeś wszystkie części świata. To nie jest możliwe. A co ty do tych niezidentyfikowanych obiektów latających, które Werner von Braun niedawno wymienił? On mówi, że poprzednio oni mieli wiele takich znaków. Oni widzieli to i sfilmowali, ale obawiają się przekazać to rządowi. Rząd obawia się, żeby nie było paniki w świecie. Jakiej paniki? Paniki, że każdy obawiałby się faktu, że są ludzie na innych planetach. A oni nie obawiają się? Bez tej wiedzy oni nie obawiają się? Tak jakby oni byli bezpieczni. Czy oni są bezpieczni bez tej wiedzy? Oni obawiają się waszej bomby atomowej. A kto się nie obawia? Kto jest tym draniem, który się nie obawia? Czy jest jakakolwiek osoba, która się nie obawia? Nie boi? Głupiec. Głupiec również się boi, kiedy jest kij. Każdy się obawia. To jest jeden z warunków materialnego życia.
Jak jedzenie jest jednym z nich, podobnie obrona jest jednym. Im bardziej ktoś jest bezbożny, tym bardziej się obawia. Paramahansa, jest pytanie znowu o UFO. Czy oni są agresywni? Czy oni dadzą nam więcej wiedzy niż my posiadamy? Dlatego to jest ta obawa, niepewność. Ta obawa jest z powodu nieświadomości Boga. Im bardziej ktoś jest nieświadomy Boga, on bardziej się obawia. Ktoś, kto jest w pełni świadomy Boga, on nie obawia się, ponieważ wie, wszystko jest Bogiem. Dlaczego mam się bać? Paramahamsa, nawet śmierci. Śmierć już jest tak ogłoszona przez Krysznę, że jestem śmiercią. Krishna mówi, tam nie ma kwestii. Tam mala Krishna, jest opis w Bhagavatam Dhruva Maharaja, kiedy on walczył ze wszystkimi tymi demonami, że on nie obawiał się niczego. Pridayananda. Wielbiciel widzi Krysznę również w śmierci. Wielbiciel widzi Krysznę również w śmierci. Tak. Krishna jest wszystkim. Bez Kryszny nie może być czegokolwiek. Janmadhyasya Jata. Przykład jest dany. Tak jak sznur. Ktoś przyjmuje, to jest wąż. On się obawia. I ktoś, kto wie, że to jest sznur, on się nie obawia. Faktycznie jedna rzecz. Bóg jest jeden. On jest ekspandowany w wiele manifestacji. Dlatego ktoś, kto zrealizował, że to jest Bóg, przez jego energię, on manifestuje się w tak wiele form. Dlaczego on ma się obawiać? To jest Uttama Adhikari. Tak. Cześć, Vejta. Teraz w współczesnych dniach oni przyjmują inną ścieżkę, że wszystko jest Bogiem, dlatego mogę zrobić cokolwiek. Ale ty nie jesteś Bogiem, ty jesteś draniem. To jest teoria Mayavada, że ponieważ Bóg jest wszystkim, dlatego ja jestem Bogiem. To jest Mayavada. Tak jak Vivekananda powiedział, dlaczego walczysz tutaj, szukasz tutaj i tam, że jest Bóg? Tutaj jest Bóg. Tak wielu na ulicy. To jest jego teoria. Tam była wczoraj książka, ktoś pokazywał mi, gdzie Baba mówi, że każdy jest w Bogu i dlatego każdy jest Bogiem. Każdy jest przestrzeni, dlatego każdy jest przestrzenią. Zobacz logikę. Tacy dranie, oni są Bogiem. Paramahamsa. Ostatniego tygodnia Prabhupada, ty mogłeś czytać, że Rosjanie i Amerykanie wysłali dwie rakiety, które spotkały się w przestrzeni. I jaka jest korzyść? To jest punkt, że to było nazwane walką Sojuzu. Takie połączenie lotów. W jakimkolwiek przypadku oni połączyli te mowy, gdzie oni powiedzieli, razem możemy pokonać przestrzeń. To jest cel. Teraz Rosjanie i Amerykanie próbują połączyć swoje wysiłki, aby pokonać
Jest rzeka. Konie mogą pływać. Ale rzeka była tak bystra, tak mocna, rwąca, że wielu koni utonęło. Ale jeden Betagora, znaczy trzeciej klasy koń, on powiedział: jaka jest woda? Pozwól mi spróbować. Paramahansa. One wszystkie zatonęły. Betagora. To jest Betagora. Konie. Ale oni mogą robić postęp. Ale oni są w punkcie postępu, nie że oni wszyscy zatoną. Czym jest ten postęp? Ludzie nigdy nie myślą, że oni... Ludzie nigdy nie myślą, że oni mogli dotrzeć na księżyc. Oni myślą, że oni dotarli. To nie jest postęp. Postęp oznacza, kiedy pokonasz śmierć. To jest postęp. Dlaczego to jest jedynie postęp, Tamala Krishna? Ponieważ cokolwiek robisz, śmierć przyjdzie i zabierze to. Gdzie jest gwarancja, że ty będziesz się cieszył? Tamala Krishna, względnie możemy się cieszyć. Względnie każdy. Mrówka również myśli, ja jestem również kimś ważnym. To jest propozycja Kryszny. Charamriti Charabhyadi Dukha Doshanuda. Ty próbujesz uwolnić się ze wszelkiego rodzaju nieszczęsnych warunków, ale tutaj jest twoje prawdziwe nieszczęście. Charamriti Charabhyadi. Narodziny, śmierć, starość. Przede wszystkim pokonaj je. Wtedy rozmawiaj o postępie. Nie możesz pokonać nawet chorób. Jest wiele tak zwanych osób cierpiących od choroby. Nie możesz tego zatrzymać. I ty robisz postęp? Czym jest ten postęp? To jest wszystko. Ale my widzimy, że nawet twoi wielbiciele, oni również są podlegli narodzinom, śmierci, chorobom i starości. Nie, my nie mówimy, że my robimy postęp jak wy. My próbujemy uczynić duchowy postęp. My jesteśmy sługą Boga. My nigdy nie mówimy, że jesteśmy bardzo wielkimi ludźmi. My myślimy najbardziej nieznaczącym, że jesteśmy najbardziej nieznaczącą istotą. Paramahamsa. Ale co z naszymi wysiłkami, aby pokonać raka czy jakieś choroby? Nie. Ponieważ my pokonujemy. My próbujemy uniknąć śmierci. Wtedy wszystko jest wyleczone. Rak, ojciec raka, dziadek, wszystko jest wyleczone. My próbujemy tego. Jak Vadaham Punarjan Manaiti. To jest świadomość Kryszny. Że jeśli tylko zrozumiesz mnie, Janma Karma Cha Divyam, Mayo, Janati Tatvata. Tylko jeśli zrozumiesz, kim jest Kryszna, dlaczego on przychodzi, jaki jest cel, wtedy staniesz się tym, który pokonuje śmierć. To jest naszą filozofią. Tylko zrozumiejąc Krysznę, to jest nasz postęp. Jak bardzo zrozumieliśmy Krysznę. I kiedy ktoś zrozumie Krysznę w pełni nie jest możliwe, co najmniej częściowo. On pokona śmierć. Jak Vadaham Punarjan Manaiti. To jest prawdziwe ludzkie życie. Jak pokonać śmierć? Aihistam yat tat punarjan manjayaya. Wszyscy wielcy mędrcy i wielcy, wielcy królowie, oni zostawili wszystko. Udawali się do lasu na wyrzeczenie i pokuty. Dlaczego? Aby pokonać śmierć.
That is the mission. Taka jest misja. That everyone can do. Każdy może to zrobić w ludzkim życiu. I to jest jasno objaśnione w Bhagavad Gita. Tylko próbuj zrozumieć mnie i pokonać śmierć. Prosta rzecz. To mala Krishna. Ale nadal my widzimy Vaishnavowie. Oni mogą argumentować w ten sposób. Karmi mogą mówić. Nadal, jak będziemy wiedzieć, że ty pokonałeś śmierć? Ponieważ ty nadal nie możesz wiedzieć. Ponieważ jesteś głupcem, ty nie możesz wiedzieć. Tak przykład jest dany. Jest ta szpula taka dla latawca. Ty znasz to? Co jest nazywane dla dzieci? Swing? Szpula? Nie. W waszym kraju tam tego nie ma. Ale w Indiach jest reel. To tak nawija nić od tego latawca. Krishna Kanti. Tak szpula na nici. Tak czy inaczej. Taka szpula do latawca. Jak to jest? Paramahamsa. To jest lina na latawca i to jest nawinięte na kij. I to można puszczać latawiec wyżej w górę. Dlatego to tak działa. Czasami latawiec krąży i kiedy latawiec spada w dół, on również krąży. Ale widzisz jedynie jedną rzecz. Ale jedną rzeczą jest opadanie i drugą jest wznoszenie. To mala Krishna. Dlatego to jest taka błędna wizja. Tak. Tak kot łapie szczura w usta. Jaki jest jego stan? I chwyta swoje dzieciątko, kociątko. Jak to się nazywa? Kociątko. Pramananda. Ty widzisz, że to jest w ustach, ale to jedno czuje przyjemność i jedno czuje, że jest skończone. Yadubara, materialiści mówią, że to jest takie nieprzyjemne mówić tak wiele o śmierci. Oni mówią, że to jest bardzo depresjonujące mówić tak wiele o śmierci, ponieważ oni są draniami, oni nie mogą pokonać. Każdy nie lubi śmierci, ale ponieważ nie mogą pokonać, oni mówią w ten sposób. Grejpfruty są gorzkie, nie martw się o nie. Po wysiłkach skacząc, aby je otrzymać, i kiedy nie można ich dostać, o, to jest gorzkie, bezużyteczne. My również otrzymujemy metodę, aby pokonać śmierć. My mamy również metodę. My planujemy teraz, aby to hibernację, kiedy są jakieś choroby, które powodują śmierć, my zamrozimy ciało i kiedy choroba jest odkryta, my rozmrozimy to. To jest to samo jak śmierć. Zamrażanie samo w sobie jest śmiercią. Ale dranie nie wiedzą, że to jest śmierć. Ale później my wyleczymy to. Później. To jest ich postdatowany czek. Ale wtedy oni mówią, że za setki lat, kiedy odkryjemy leczenie, wtedy wyleczymy ciebie. Hridayananda, czy zjemy jego? Dlatego ty nigdy nie odkryjesz tej metody leczenia i on nigdy nie powstanie. Teraz ktoś mówi, że to zamrażanie ciała całego, one się dekompostują. Części ciała odpadają.
Weź na przykład zamrożone warzywa. One są bez smaku. Są zdekompostowane. Faktycznie dochodzi do tego, co zapytał Tamala Krishna. Dla przykładu naukowcy mogą mówić. No dobrze, ty mówisz, że my mamy życie po śmierci, ale my powinniśmy pokonać śmierć. Ale ja nie mogę tego widzieć. Ja nie mogę widzieć, że ktokolwiek, że ktoś, kto wrócił. Ty nie możesz widzieć nawet, coś wydarzyło się, co jest tam setki lat później. Jaka jest wartość twoich oczu? Dlaczego jesteś dumny ze swoich oczu? Ty mówisz, to jest bazowane na wierze. Nie wierzę, to jest fakt. Tak jak jeśli ktoś mówi mi, z innej strony jest Japonia. Ja nie mogę widzieć. Ja mogę nie wierzyć. Ale to jest fakt, Japonia tam jest. Ale inni widzieli. To Mala Krishna, tak. Dlatego ty musisz słuchać od osoby, która widziała. Tadvidi pranipatena pariprasnina sevaya upadekshan tritat gyanam gyanina stattvadarshina. Darshina znaczy ktoś, kto widział. Radhavallabha. Jak my wiemy, że on widział? Co to jest? Paramahamsa, aby zacząć wierzyć, ty musisz widzieć. Ja muszę mieć wiarę w ciebie. Tak, ta wiara. Jak wierzysz, że tam jest Japonia? Wiara. Widziałeś? Nie. Następnie dlaczego wierzysz? Wiara. Vidyananda. Każdego dnia w wiadomościach, każdego dnia w telewizji osoba przychodzi i on mówi, co wydarzyło się na całym świecie. I każdy to przyjmuje. Nikt nie widział jakichkolwiek z tych miejsc. Ty musisz wierzyć. Swarupa. Dlaczego tak jest, że ludzie nie są skłonni, aby słuchać naszego autorytetu? Oni wszyscy przyjmują autorytet naukowców. Czy to jest jeden autorytet, a tu inny? Ponieważ są niewielbicielami. Taki jest błąd. Większość niewielbicieli, większość dranie mudha, dukshkriti na mudha, oni nie mogą. Dukshkriti na mudha, na prapadyante, maya yaparita gyana. Wiedza była zabrana przez mają. Im bardziej zostaniesz ateistą, tym bardziej staje się ślepy. To jest punkt. Ta maksyma jest dana w naszym Z powrotem do Boga gazetce. Gdzie jest Bóg? Nie ma niewiedzy. Nauczanie. Z powrotem do Boga. Jeśli chcesz poznać rzeczy takie jak są, wtedy musisz wrócić do Boga. Nie udawaj się do tej strony, przyjdź do tej strony. Ta strona znaczy, że on zatonie. Są dwie strony. Jeśli ktoś niepotrzebnie udaje się do tej strony, on zginie i z tej strony jest uratowany. Dlatego ktoś, kto udaje się na tą stronę, my prosimy, udaj się do Boga, przyjdź na tą stronę. I jeśli ktoś udaje się na tą stronę, on upadnie. Tak wiele wspaniałych budynków i wszystko, parku. I chłopiec, który udaje się na tą stronę, on zginie. Radhavallabha. Śla Prabhupada. W książce Swarupy Damodara on dał przykład, że
Dlaczego dojrzałe owoce upadają z drzewa, a nie zielone jabłka? Naukowcy mówią, że kiedy jabłko dojrzewa, pewne kwasy udają się do ogonka jabłka i osłabiają go, i wtedy ono upada z drzewa. Wtedy nie ma potrzeby Boga czy czegokolwiek takiego. To jest automatyczne. Nie, nie. Tam nie ma kwestii Boga. Ale z grawitacją. Dlaczego zielone jabłka nie spadają w dół? Ponieważ ten ogonek jabłka jest bardzo silny w zielonym jabłku, a w dojrzałym jabłku jest słaby. To znaczy, to jest uwarunkowane. Grawitacja pracuje w pewnych warunkach. To nie jest ostateczne. W pewnych okolicznościach to pracuje. Dlatego wtedy musisz przyjąć warunki. W takich i takich warunkach ono upada. Dlatego te warunki będą ustawione przez naturę. Wtedy nie ma potrzeby kontrolera. Cokolwiek to może być, ty nie możesz mówić, że grawitacja powoduje upadek. Jeśli grawitacja, zobaczysz chmury, tysiące ton wody, dlaczego nie upada? Chmura, dlaczego to nie upada? Ponieważ to nie jest w formie takiej parowania. To jeszcze nie skondensowało się jeszcze tak. Cokolwiek to może być, ale to jest ciężkie. To jest ciężkie, to czeka na właściwą temperaturę. Następnie wszystko jest uwarunkowane. Wszystko jest uwarunkowane. Te warunki są częścią natury. To jest w porządku. Ale nie możesz mówić, to jest prawo. Wszystko upadnie. Te rzeczy nie upadają. Jeśli tam, nie tylko ta chmura, tak wiele planet, setki i miliony, miliony ton, jak one tak latają, jak pozostają na niebie, każdy to wie. Każda planeta ma swoją siłę grawitacyjną. To tak może być. Ja mówię, to są warunki. W pewnych warunkach. Kiedy Ramachandra rzucał kamienie jako most, kamienie pływały, kamienie nie tonęły. No dobrze, możemy widzieć w tych podstawowych prawach natury, że wszystkie rzeczy funkcjonują. My nie widzimy, gdzie jest potrzeba jakiejkolwiek osoby poza tym. Te rzeczy funkcjonują same. Każda planeta ma swoją siłę grawitacyjną. Dlatego one tak balansują jedna drugą we wszechświecie. Zrób to. Ty rzuć jedną kulę, jeśli jesteś tak przekonany. Nie mogę tego zrobić, ale natura to robi. Dlatego jesteś draniem. Ty nie wiesz, kto robi. Ty jest drań. Ty myślisz, że każdy jest taki jak ty. To jest nonsens. Atma, Vatmanya, te Jagat. Każdy myśli, że inna strona jest taka jak ja. Tak wiele warunków jest potrzebnych, aby były spełnione. Wtedy zachodzi jakieś działanie. 5. Jest głównie 5 powodów. Bóg rzuca kamień, wielki kamień, i on pływa, ponieważ on jest Bogiem.
Kiedy ty rzucisz kamień, on zatonie. Kiedy Bóg czyni, że jedna planeta lata w powietrzu, to jest możliwe. Ty nie możesz tego zrobić. Dlatego musisz przyjąć. Radhavallabha, na małą skalę my możemy zrobić. Dlatego ty przyjmujesz, że ty przyjmij, że jesteś mały. Nie jesteś wielki. Bóg jest wielki. Ty jesteś mały. Przyjmij małą zasługę. Nie przyjmuj tak dobrze jak Bóg. To jest twoja głupota. Ponieważ jesteśmy integralnymi cząstkami Boga, posiadamy możliwość takiej cząstki, nie całości. Pozostań mały. Nie próbuj stać się wielki. Pozostań sługą Boga. Nie próbuj stać się Bogiem. To jest głupota. To jest nasza filozofia. Trinata Pisu Nichena Taror Apisa Hisnuna. Pozostań pokorny i taki miękki i wtedy zrozumiesz Boga. Jai Śli Prabhupada.